Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. A naszym gościem jest Wojciech Jasiński, Prawo i Sprawiedliwość, lider mazowieckiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I dla dokładnego określenia tego miejsca, okręg numer 5, lista numer 4. Tak. Zawsze w rozmowach przedwyborczych koncentrujemy się na programie partii, które biorą udział w tych wyborach, na programie europejskim, ale ja chciałabym zacząć od hasła, które towarzyszy PiS-owi w tej kampanii. Służyć Polsce, słuchać Polaków, to bardzo ładne hasło, ale chyba bardziej nadaje się do wyborów do Parlamentu Krajowego. Pani redaktor, zacznę najpierw od tego, że my w ogóle mamy ładne hasła, najlepszy dowód, że poprzednie przejęła partia rządząca, a przynajmniej bardzo zbliżone. Ale w istocie przecież w Parlamencie Europejskim jesteśmy po to, żeby, myślę, że wszyscy idą po to, żeby Polska miała tam odpowiednią rangę, żeby interesy Polski były odpowiednio uwzględniane. Unia Europejska jest potrzebna Polsce, ale jest potrzebna także Europie. No. No moim tak, zdaniem ale... tu nie ma sprzeczności, bo trzeba to wszystko robić tak, aby było zgodnie z wolą Polaków i z interesami Polski. To można robić i to trzeba robić w Parlamencie Europejskim. Ale frakcje działają politycznie, programowo, ideologicznie, socjaldemokraci, chadecy, konserwatyści. To jest wszystko... taki wyróżnik polityczny, a nie narodowy. To jest oczywiście, to jest wyróżnik polityczny, ale przecież w ramach frakcji poszczególnych też poszczególne partie wchodzące w skład frakcji przede wszystkim powinny pilnować swoich własnych interesów. Głośno się mówi także w Polsce i niekoniecznie w Prawie i Sprawiedliwości, że frakcja chadecka służy głównie interesom niemieckim, że jest zdominowana przez chadeków niemieckich i tak jest. Ja się do tego nie bardzo chciałbym odnosić, ale przecież tego typu ucieranie poglądów, o tym także w rozmowach mówią wszyscy europosłowie, także z innych partii, niekoniecznie z Prawa i Sprawiedliwości, więc ja tu sprzeczności nie widzę. Pytam o to także dlatego, że był pan wieloletnim ministrem Skarbu Państwa. No tylko 2 lata niespełna to. Ale w dwóch rządach za to. Ale w dwóch Kazimierza rządach, Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. I dzisiaj jest bardzo ciekawy wywiad z szefową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Profesor Elżbieta Mączyńska mówi o tym, o wyprzedaży polskich firm, polskich marek. Mówi o tym, że Polska nie zrobiła wszystkiego, co mogła, by te marki chronić. Czasem efekt jest taki, że produkty są gorszej jakości. Czasem efekt jest taki, że zyski są transferowane za granicę. Jak budować wspólnotę europejską, także na tym poziomie gospodarczym, jednocześnie stosując ochronę własnych marek, własnej produkcji, a właściwie nie tylko produkcji, ale właśnie tych znaków narodowych. Czy tu w ogóle jest problem? Wolny przepływ gospodarczy, że tak powiem, konkurencja słabego z silnym musi być prowadzona szczególnie przez tego słabego gospodarczo w sposób bardzo, bardzo mądry, przewidziany. Ale jak robić? Inni nas tego uczą. Dzisiaj jest kto? To... Bo nie bracia Węgrzy na przykład. Jeśli nie bracia Węgrzy, to uczą bracia Holendrzy. W jaki sposób? Choćby przez to, że w Polsce inwestowali w jeden bank, w PZU, w ten sposób swoje marki promowali. Chociaż to jest dosyć dziwna sprawa. Rabobank sprzedał BGŻ Francuzom, no bo w Anglii za nadmierne promowanie własnych interesów, za manipulowanie Liborem został ukarany. No, pani redaktor, dzisiaj my nie mamy w zasadzie polskich marek takich, które są rynkowo silne, z wyjątkiem Orlenu, Lotosu, no to mamy ich niewiele. My musimy w zasadzie odbudować pewne polskie marki, bo w jaki sposób? Zachem w Bydgoszczy został sprzedany a ta sprzedaż zaowocowała ostateczną likwidacją, no bo przecież on został sprzedany w celu wykupienia rynku. No,
Tego nie trzeba było robić. W naszych czasach Ciech był dobrą firmą, dobrze funkcjonował, przyszli specy od gospodarki, doprowadzili do likwidacji. No to jest jeden ze sposobów, który można było robić. Zachem bydgoski można było utrzymać. Widocznie z jakichś względów tego się nie chciało zrobić. Ale jakie to są względy? Bo właśnie o to pytam w kontekście wyborów europejskich i gospodarczego programu PiS-u. Jarosław Kaczyński mówił wczoraj podczas konferencji, że obecny rząd nie dba wystarczająco mocno o gospodarkę, o to, żeby nadawać jej impuls rozwojowy. A tymczasem to są wieloletnie procesy, do których dochodziło w Polsce. I pytanie do pana, czy to jest jakby wina regulacji Unii Europejskiej, tych wymogów wspólnego rynku, którym Polska musiała się poddać? Czy to są jednak zaniedbania po stronie polskiej, niedostrzegania przez polityków, że jednak coś z tych miejscowych, państwowych choćby firm należy ocalić? No to się, ten proces zaczął się jednak przed 24 laty, że w zasadzie uznano, że jak będzie ugór, to na ugorze najlepiej coś nowego wyrośnie. Nie wyrosło dzisiaj. Ja się odwołam choćby do tego słynnego artykułu profesora Hausnera, który mówił, że polska gospodarka ze względu na stosunki własnościowe nie jest w stanie być gospodarką innowacyjną. No właściwie inwestuje się w innowacyjny przemysł przede wszystkim według miejsca siedziby dysponenta spółki. W Polsce z naturalnych względów tego jest niewiele. Myślę, że z jednej strony Zachem Bydgoski jest tego dobrym przykładem, z drugiej strony nazwa pokrewna Zamek Elbląski. Zostały zakłady sprzedane w celu likwidacji. Przecież nie wszystko się dało utrzymać po 90 roku, ale troszkę rzeczy można było. Uważam, że z całą pewnością nie trzeba było sprzedawać cementowni. Tam nie było żadnych nowoczesnych tego typu inwestycji w technologie, które by Polska nie była w stanie wytrzymać, no, które by Polska nie była w stanie udźwignąć. Trzeba było chcieć rządzić, trzeba było chcieć w stanie być kierować. Natomiast jeśli był niejako przymus, niejako fatalizm, że w Polsce musi zostać wszystko wyprzedane, no to zostało wyprzedzane. Nadto no, zgodnie z prawami rynkowymi. Ja wprawdzie uważam, że wiele z tych sprzedaży i mam na to według informacji, które mam także jako były minister skarbu, zostały w zupełnie skandaliczny sposób wyprzedane, ale oprócz tego prawa ekonomiczne. Jeśli państwo rzuciło na rynek wiele swojego dobra z natury rzeczy, jeśli zasada podaży i popytu się ma sprawdzać, a się sprawdza, to nawet w sposób naturalny cena, którą za to uzyskano, musiała być niska. A może teraz jesteśmy mądrzejsi? Może ta historia nas czegoś uczy i także to, co dzieje się wokół nas, mam na myśli Ukrainę i pomysł premiera Donalda Tuska, Unii Energetycznej, wspólnych zakupów gazu. Czy sądzi pan, że uda się wynegocjować lepszą cenę niż ta, którą Polska płaci, najwyższą w Europie, w Unii Europejskiej cały czas? Pani redaktor, po owocach ich poznacie. Jeśli ktoś, gdyby pani, czy gdybym ja pani powiedział 10 czy 15 razy oczywistą nieprawdę, by się to nie sprawdziło, nie wierzyłaby mi pani. No z panem premierem Tuskiem jest to samo. Tyle razy w ciągu tych 7 lat różne rzeczy obiecywał, że zdając sobie sprawę, że solidarność energetyczna jest Polsce potrzebna, no nigdy coś takiego nie zostało zrobione. A propos tego gazu, ja przypomnę, że mnie winę za to przypisywano. Dzisiaj, jeśli proszę pana premiera za o to, aby, cenę. Tak, aby instrukcję negocjacyjną, którą otrzymał pan premier Pawlak, ujawnić, głuche milczenie mi odpowiada, chociaż to jest 1,5 roku. Dzisiaj po raporcie NIK-u jakoś te ataki na mnie zostały wyciszone, czy w ogóle zlikwidowane, natomiast wiadomo dzisiaj, czyja jest to wina. Jeśli patrząc na to od strony dotychczasowych dokonań, to trudno tutaj się spodziewać dobrych skutków. Tym bardziej myśmy nie chcieli, żeby nam był oferowany, powiedzmy, przez Niemców rosyjski gaz. Bo jeśli przyjdzie do jakichś sporów pomiędzy tymi dwoma potęgami i powiedzmy zostanie Niemcom zmniejszona ilość gazu, to ta zmniejszona ilość zostanie przypisana Polsce. No my musimy mieć swoje własne możliwości funkcji reagowania na kryzysy. Bez tego nie będziemy bezpieczni. Kiedyś ktoś powiedział, że w Europie można
to wszystko regulować. Tak, tylko gdyby tymi kategoriami myśleć, to gazoporty powinny być w Hiszpanii czy w Portugalii, bo tam najbliżej z Oceanu Atlantyckiego i resztę powinno iść gazociągami, a nie statkami, co jest droższe. A dlaczego mimo wszystko każdy kraj chce mieć swoje własne źródła zasilania, swój własny gazoport, żeby móc w razie potrzeby z tego skorzystać? My z tych doświadczeń powinniśmy też korzystać, powinniśmy robić to samo, bo z jednej strony trzeba liczyć na różnego rodzaju sojusze, ale z drugiej strony trzeba być przygotowanym, samemu przygotowanym. Silniejszemu się znacznie częściej dotrzymuje zobowiązań niż słabszemu. No. Na koniec jeszcze jeden cytat z Jarosława Kaczyńskiego. Walczymy bardzo twardo, by te wybory wygrać, chociaż Ukraina zamknęła nam możliwość miażdżącego zwycięstwa, tak wczoraj powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy to jest bardzo szczęśliwe zdanie, że Ukraina zamknęła PiS-owi możliwość miażdżącego zwycięstwa, ale niezależnie od tego, czy to jest dobrze powiedziane, fakt jest faktem. Zgadza się pan z tą opinią? Znaczy, no, premier Kaczyński przytoczył także zdanie wypowiadane przez dziennikarzy, przez politologów. Zawsze w chwilach zagrożenia społeczeństwo skupia się wokół rządu. Tak było zawsze i tutaj prawdopodobnie tak to było. Zgadzam się z tym. No, wszyscy tak mówią. A jeśli tak wszyscy mówią, to coś na rzeczy musi być. Nie tylko. Ostatnie sondaże pokazują, że Platforma i Prawo i Sprawiedliwość idą łeb w łeb. W jednym z nich Platforma leciutko jest nad kreską. Sądzi pan, że tak to pozostanie do wyborów, że mniej więcej takie będą wyniki z tym czarnym koniem Januszem Korwin-Mikkem? No, lepiej, żeby to się nie stało, ale ja myślę, że jeśli się nic gwałtownie nie zmieni, no to mniej więcej tego rezultatu się trzeba spodziewać, chociaż ja mam nadzieję, że ten łeb w łeb to my będziemy ochrapy, a nie Platforma, czy opółpyska, czy czyli ile mandatów dla PiS-u? Zobaczymy. Nie chce pan wróżyć? Nie chcę, wróżką nigdy nie byłem, nigdy się tego nie próbowałem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę z Wojciechem Jasińskim, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu. Rozmawiałam na pewno nie wróżką, za to byłem ministrem skarbu. Miło mi, dziękuję pani, dziękuję państwu. A gdyby to przeliczyć na głosy, to ochrapy, a półba, to jaka to będzie różnica? Pół powiatu może. No w skali Mazowsza, no to pewnie tak, natomiast my liczymy, że w skali kraju, no to pewnie wypadnie. Może pół województwa mniejszego. Czyli pół łba to pół województwa. Niech tak będzie. 8:32.